Dzień dobry! Zaraz się przywitam z Wami z drugiej strony, ale chciałam Wam pokazać misia, którego kupiłam Basterowi. Ja wiem, Bastuś, poczekaj. Zobaczcie, jaki on jest duży. On kosztował 3 funciaki, ale on jest fajny, bo tu jemu się, można się włożyć go na rękę i się bawić. No nie mogę Wam pokazać, bo... Zobaczcie. A wczoraj Andrzej mu kupił piłkę. Fajny, co? Nawet sikać, słuchajcie, nie idziemy. Dopiero z pracy wróciliśmy. On nawet nie idzie sikać, bo ma tutaj ważniejsze sprawy. Ale Andrzej mu kupił taką piłkę w deręcz. Nie wiem, ile za nią dał, ale zobaczcie. On, słuchajcie, od wczoraj to tylko się nią bawi. No ale teraz wiadomo, ma nową zabawkę, także bawi się nią. No, piesek jest zadowolony. Zaraz jedziemy do weterynarza, ale wiecie co, przełączę się na drugą stronę i sobie porozmawiamy. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na vloga. Powiem Wam, że miało nie być vloga, ale jednak będzie vlog. Miałam Wam puścić otwieranie pudełeczek. Pudełeczek? Jakich pudełeczek? Look Fantastic versus Glossy Box. Ale będzie vlog. I nie wiem też, czy nie zrobię czegoś takiego pierwszy raz u mnie w historii, że dzisiaj, czyli jest czwartek, zobaczycie vloga, a w piątek chyba Wam puszczę pudełko, bo będzie tego po prostu... puszczę Wam to pudełko wtedy za późno, że prawie będzie przyszły miesiąc. Także chyba tak zrobię. Także jeżeli moglibyście jednorazowo dać radę i obejrzeć mnie dzień po dniu, ten vlog postaram się, a na pewno nie będzie długi, ten vlog nie będzie długi i dzięki temu też dzisiaj obejrzycie troszeczkę i jutro Wam wrzucę pudełko, a pojutrze będzie znowu normalny vlog, a potem już normalnie co 2 dni. Tak żebym brzydko nie powiedziała, żebym już po prostu miała to z głowy Look Fantastic i Glossy Box. Szczególnie, że piszecie mi niektóre z Was, wiem, że Was takiej ilości osób jest niewiele, ale jesteście ciekawe, jakie, co jest w tych pudełkach co miesiąc, a myślę, że szybko się urobiłam z tymi pudełkami, także jakbyście mogli po prostu, wiecie, kliknąć i niech sobie idzie w tle dla tych, co nie są zainteresowani. Słuchajcie, jest godzina 13.10, ja jestem właśnie w domu. Ten tydzień był bardzo krótki, bo jak wiecie, w niedzielę miałam wolne. W poniedziałek byłam pół dnia, ponieważ byłam naprawiać telefon. Wczoraj zrobiłam cały shift i dzisiaj pół dnia, bo do 12.00. Andrzej miał skończyć w 11.30, ale skończył o 12.00, także był u mnie później. Także ja mówię, dobra, ja idę do TK Maxa. W TK Maxie, słuchajcie, nic nie kupiłam. Ale odkryłam Ciu Holland, który ja wiem, że on tam był, ale kiedyś całkiem inaczej wyglądał. A teraz zrobili tak, słuchajcie, tam weszłam. Każdy kolor jest zrobiony osobno, spodnie osobno w ogóle, bluzki osobno, sukienki osobno, ale wszystko jest osobno i wszystko jest z rozmiarami, kolorami. Także możecie w ogóle ominąć rzeczy, kolorystykę, która Wam nie odpowiada. Były ciuchy mega i oni mają ciuchy po 2, 3 i 5 funtów. Miałam bardzo mało czasu, bo Andrzej jest zmęczony, bo spał tylko 1,5 godziny i on już prawie, że podjeżdżał po mnie, także naprawdę na szybko przejrzałam ten sklep i kupiłam właśnie Basterowi tego misia dużego za 3 funty. Sobie kupiłam dżinsy z dziurami za trójeczkę i bluzkę, ale to oczywiście będzie w odcinku Mierzymy, także nie będę Wam pokazywać, ale chcę Wam pokazać, co mi się udało wyrwać dla Andrzeja. Jestem po prostu w szoku. Udało mi się mu wybrać, poczekajcie, ja Wam może pokażę i zaraz do Was wrócę. Zobaczcie, udało mi się wyrwać mu takie bluzeczki z takim logiem. Tutaj jedna jest zielona, druga jest czerwona. Ja nie wiem, skąd one są, nie wiem, czy to nie jest z Blueing Industrials, bo... polówka pisze 14,99 i na tej też jest 14,99, nie znam, tak mi się wydaje, że to jest chyba Blueing, ale nie mogę być pewna, ale zobaczcie, obie są z metkami i obie były po 3 funty, nowe koszulki, polo, Andrzej uwielbia polo, także naprawdę super okazja i się mega cieszę z tego. No, także Andrzej to, każdego kupiłam, siebie, psa i Andrzej. I właśnie wróciliśmy do domu, słuchajcie, i mamy parę godzin, chyba z 3 godzinki mamy spokoju i będziemy jechać z Basterem do weterynarza. Ma szczepienie dzisiaj o 5, także dlatego dostał kolejnego misia. Wczoraj tak troszeczkę go rozpiściliśmy w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przeżyje. Wiecie, on jak miał pierwsze szczepienie, to nie byliśmy z nim, bo to pierwsze szczepienie było w Bośni robione. Tutaj mamy pierwsze w naszej przychodni. Także zobaczymy, jak to będzie. Jak jest zajęty, słuchajcie, tym misiem. Nawet siku dalej nie poszedł. To jest dla mnie, słuchajcie, taka radość, że jak ja go widzę, że on po prostu sobie gryzie tego misia i jest zadowolony. No, ale nieważne. No, więc dzisiaj... Więc ja sobie wezmę książkę Marcela Masa, bo zaczęłam i jest tak ciekawa, ale muszę coś zjeść. Słuchajcie, cały dzień nic jadłam, bo wstałam, wypiłam kawy.
Tak, wypiłam rano kawę i potem byliśmy jak zwykle w Starbucksie z naszym teamem, bo co drugą środę chodzimy na kawę do Starbucksa, bo mamy po drugiej stronie. Wiecie, tak w tygodniu, kiedy prowadzimy zmiany, nie mamy jak wyjść wszyscy razem na jedną przerwę, także korzystamy z tej co drugiej środy. I zazwyczaj biorę tam kanapkę, ale stwierdziłam, że wiecie co, te kanapki kosztują prawie 5 funtów i szkoda mi kasy, po prostu szkoda mi kasy na to, że mam po prostu gdzieś kanapkę i tak wracamy do pracy zawsze z nią, za którą mam zapłacić 5 funtów, która kosztowała jej zrobienie 50 pensów. Naprawdę, jeszcze jakbym gdzieś na lunch szła, jakąś fajną bym miała tą kanapkę, to nawet i 9, 8 bym zapłaciła, ale za taką zwykłą kanapkę ze Starbucksa prawie piątkę, to mówię, mam wywalone, szczególnie, że wtedy jeszcze nie byłam jakoś tak mega głodna, a ja mam tak, że jak wypiję taką dużą kawę, to nie czuję głodu, ale teraz właśnie już zaczynam czuć. Jest godzina 13:15 równo, także idę do naszego garażu, bo w garażu mamy taką spożywczą. Jak to się mówi? Spożywczą co? Zamrażalkę i tam mamy właśnie rzeczy. I albo zrobię jakieś filety z kurczaka, takie do piekarnika z ziemniaczkami. Mam takie ziemniaczki do pieczenia, albo właśnie jakąś pizzę i chlebek garlic, cokolwiek, po prostu, żeby coś zjeść, bo gotować na pewno nie będziemy. Pogoda się jest parno, duszno, ale już niestety nie ma słońca i cały weekend nie będzie, także troszeczkę jest lipa, ale no nieważne. Jutro zamierzam się wyspać, ponieważ Andrzej ma wolne. Nie mamy żadnych planów poza tym, że zabierzemy Bastera na spacer. I mam nadzieję, że dzisiaj też się nam uda go gdzieś zabrać, bo już długo naprawdę go nie było, a wiadomo, piesek musi wychodzić. Miałam w ogóle, słuchajcie, dzisiaj sprzątać, ale stwierdziłam, że nie. Jutro pewnie Andrzej tak będzie spał większość dnia, także może zrobię to jutro, chyba że najdzie mnie ochota później. Nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. Mogę sobie wziąć serial i oglądać wtedy, także zobaczę. Dam wam znać, dam wam update'a, bo ja to po prostu nie mogę inaczej, żeby was nie update'ować. Także na razie, słuchajcie, kończę i zapraszam was jeszcze, w się nie rozłączajcie. Teraz tutaj puszczę wam moją paczkę, mój haul, który przyszedł ze słodyczami, które nie mają w sobie cukru i oleju palmowego i z kosmetykami, które zakupiłam. Także zapraszam was do oglądania nadal i dajcie znać, co z tych rzeczy, które wam zaraz pokażę, mieliście, z czego korzystaliście, co wam się sprawdza i przede wszystkim, czy lubicie firmę All Nutrition i czy czegoś z tych rzeczy, które wam pokazałam, próbowaliście. Ja już teraz wam mogę powiedzieć, że otworzyłam wczoraj paczuszkę pierwszą, która była z ciastkami. Wzięłam te, które zaraz zobaczycie, z czekoladą w środku i są dobre, wiadomo. Trzeba się troszeczkę też do tego smaku przyzwyczaić, bo to nie jest to samo co ciastko oblane mleczną czekoladą, które jest pełne cukru. No nie oszukujmy się, także ono nie jest tak słodkie, ale jest smaczne. Tak do kawki na przykład dla mnie idealne i naprawdę jedno, i tam było 6 sztuk. Ja tak sobie pomyślałam, Boże, przecież to ja zjem w 5 minut, ale nie, wczoraj zjadłam jedno, a nie, skłamałam was, do kawy dzisiaj rano zjadłam jedno, także i starczyło mi, i naprawdę mi starczyło i cały dzień nie miałam ochoty na słodkie. Nie wiem, czy to mentalnie sobie wmówiłam, że zjadłam, nie wiem, ale naprawdę zadziałało. Także dajcie znać w komentarzach poniżej, czy wy też stosujecie, kupujecie z All Nutrition, dajcie znać, co wy polecacie, no i to samo z kosmetykami. Oglądajcie, a ja widzę się z wami zaraz. Hello. I came here last night just to take a walk down Bad Memory Lane, and I had an idea. Idziemy po kolei. Pierwsze tutaj mamy ciasteczka czekoladowe, które są z masłem orzechowym, bez oleju palmowego i bez dodatku cukru. 130 gram, jest tutaj napisane, że jest ich sztuk 6. Jestem ciekawa, one są ponad, nie wiem, czy one są otwarte, w sensie, o, takich 6, tak dla pewności, chyba tak. 6 ciastek, więc no one nie są najtańsze, one są po 2 funty 50, no jak za 6 ciastek cena jest dość spora, no ale jak wiemy, takie produkty typowo bezcukrowe na przykład, no mają sporo, no są droższe, no nie oszukujmy się. Drugie dosłownie to samo, tu też jest zero dodatku cukru, też 6 kawałków i mamy tutaj podwójną czekoladę bez. Tak jak mówię, to każdy produkt ma, nie ma oleju palmowego i nie ma cukru. I kolejne to mamy chocolate chip, coś takiego jak pieguski, czyli w środku czekolada i na zewnątrz czekolada. I tak jak mówię, one wszystkie były po 2,50 za sztukę. Kolejną rzeczą, którą wzięłam sobie, to są. Przepraszam, bo mama chyba do mnie pisze. Mama. Co mi to gada?
Słuchajcie, i to jest płatki, to są płatki, które są z cynamonem. Dziewczyny piszą, że są po prostu rewelacyjne, że je chrupią do filmu. I one kosztują 3,99 funta i tu jest ich 300 gram. Do tego wzięłam sobie, słuchajcie, taki chlebek. To jest chlebek proteinowy za 2 funty. Chrupiące pieczywo Fit. Ja wiem, że są jakieś zwykłe chlebki, które można za 1,20 funta kupić w polskim sklepie, ale jestem bardzo ciekawa, jak smakuje właśnie z All Nutrition. Jeżeli mi to będzie smakować, to ja będę bardzo często sięgać po ten chlebek i po te chrupki. Jeżeli chodzi o rzeczy do jedzenia, kupiłam jeszcze te dwa batony F Delicious. Te akurat są karmelowe, karmel z orzeszkami, one są po 2 funty. Wzięłam sobie tylko 2, bo nie byłam pewna, jak one będą smakować. Wzięłam sobie 4 takie kokosowe, które mają oczywiście, one wszystkie są bez dodatków cukru i oleju palmowego i zobaczymy, jak one nam się sprawdzą. Także za 1 funta, znaczy po 1 funcie. Muszę je do lodówki włożyć, bo dzisiaj jest ciepło. Wzięłam sobie, słuchajcie, 2 kule do kąpieli. Mamy tutaj zieloną herbatę. I mamy tutaj pomarańczowo-waniliowe lody. Powiem Wam szczerze, że ja za te kule zapłaciłam po 2 funty, bo one były na promocjach. Nie pamiętam wszystkiego cen, ale pamiętam, że te kule były po 2. Jak będę pamiętać, to Wam powiem ceny, jak nie, no to nie, no bo ciężko spamiętać. Tutaj wypróbowałam coś z firmy Westbend, wypróbuję z firmy Reverse. Nie wiem, co to jest i to jest, słuchajcie, podkład pod bazę, silikonowa baza pod makijaż, wygładza, matuje i utrwala. Jestem jej bardzo ciekawa, dajcie znać, czy używaliście ja polskich produktów, polskich marek. To jest chyba polska marka właśnie Reverse. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja za to chyba dałam tylko 1,50 funta. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, jest to firma Choose Nature i jest to, słuchajcie, z hibiskusem tonik do twarzy i on był jakoś na przecenie, to są wszystkie naturalne ekstrakt, 200 ml i zapłaciłam za niego 3 funciaki. Kolejną rzeczą, którą wzięłam, to jest ten body scrub i to jest właśnie świeżo pieczona papaja, ciasto z papai. Ja już się wypowiadałam na temat tych nakomi scrubów, one jak dla mnie są po prostu cudowne, tego jeszcze nie miałam, używam w tym momencie drugi i ja jestem w nich zakochana i cena tych scrubów to jest 4 funty, przynajmniej u nas za 200 gramów. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam sobie taką maskę do włosów z Mariona i jest to wzmacniająca maska do włosów z olejem rokitnikowym i biotyną, słuchajcie, i to jest 98 naturalnych składników i powiem Wam, że ta maska kosztowała mnie 3 funty i jest tutaj 200 ml, także sobie też ją wypróbuję, bardzo ciekawie. Tutaj wzięłam coś z Evelina i jest to Spa Professional i jest to granat z figą, luksusowy balsam odmładzający, 24 aksamit na gładkość, ultra rewizytująca i nawilżenie i to, słuchajcie, 200 ml, a nie, to jest tak, 2,70, akurat to jest cena, nie ściągnęłam, także 2,70 funty za ten balsam. Wzięłam sobie toniki, w końcu mieli toniki z Fluff do twarzy. Tutaj mamy rozświetlający tonik i on jest za 4,50. Mam tutaj tonik do twarzy z no nie mogę tego powiedzieć, słuchajcie, rewitalizujący i jest to z tygrysim orzechem. Tak, z tygrysim orzechem. A z czym jest ten? A ten jest, słuchajcie, z jakiegoś owoca, którego nie znam. I wzięłam sobie jeszcze ten, on jest przeciwzmarszczkowy i on jest z ekstraktem z kudzu flower. I te toniki były po 4,50 funty za sztukę. Wzięłam sobie jeszcze kolejny jogurt do ciała. Ten jogurt jest akurat malinowy. Malinowy z orzechami, almonds. Ja mam 2 inne, mam mleczną czekoladę już, i którą kocham i się smaruję teraz. Mam też arbuza i teraz do kolekcji mam ten. I ten kosztuje około jakoś 3,80 funty za niego dałam. Kolejną rzeczą to jest Fluff, to jest dla mnie nowość. Jest to sorbet frosted, który jest blueberry, borówka i on kosztuje tutaj, chyba za niego dałam 4,50 funty, jakoś tak, 4 albo 4,50 funty.
Wzięłam sobie z Eveline'a na przecenie, słuchajcie, z witaminą C, organiczny booster do twarzy z melonem, z jakimś yuzu i cytryną, słuchajcie. Jest tu zielone owoce plus ekstrakt z mięty, 3 w jednym, ma niby dać nam nasze naturalne pH, czyści naszą twarz, rozświetla i w ogóle nasza skóra jest niby cudowna dla każdego rodzaju skóry i to była fajna cena, bo ja za to zapłaciłam 3 funciaki, a mamy tutaj, nie wiem ile mililitrów, ale gdzie tu jest napisane ile mililitrów? No nie pamiętam, nie widzę tutaj, jestem chyba ślepa po prostu. O, 200, 200 ml i cena, tak jak mówię, 3 funty. Wzięłam sobie, słuchajcie, puder, cenę ściągam, dlatego jest brudne, z firmy Reverse, kolejna. I to jest, słuchajcie, taki bardzo piękny, złoty rozświetlacz. Ja sobie go specjalnie wzięłam, on był na promocji za, chyba za 2 funciaki, słuchajcie, na ręce teraz, jak mam opalone i właśnie tutaj, gdzie mam, wiecie, kości, nie wiem, przybiuście, że tak powiem. No po prostu, zobaczcie, to jest cudowne. Wzięłam sobie też z Eveline'a za 3 funty błyszczyk powiększający usta z kwasem hialuronowym. Ja wzięłam sobie taki jasny kolor, no i zobaczymy, jak on nam się sprawdzi. Ja lubię efekt pieczenia, także zobaczymy. Po 5 minutach niby nasze usta są powiększone. Wzięłam sobie kolejne 2 serum, słuchajcie, i te serum były po 2,50, jak się nie mylę. Też z firmy Reverse. Jeden mamy tutaj rozjaśniające serum z witaminą C, a jedno mamy regenerujące serum z olejem arganowym, twarz, szyja i dekolt. Także proszę bardzo, tutaj mam takie witamina C i arganowy oil. Tak jak mówię, one musiały być chyba po 2,50. Kula mi spadła. I tutaj, słuchajcie, mamy... Następny level i to są pepidy, tak to się mówi, ja nawet nie umiem tego powiedzieć. One usuwają, słuchajcie, zmarszczki i kontrolują jakby nam naszą twarz. Tutaj jest skład, ja się średnio na tym znam, ale dziewczyny pisały na live, że są bardzo, bardzo fajne. I to był produkt chyba o 6 funtów, tak, on kosztował akurat 6 funtów, także nie był najtańszy, nie był z promocji, ale ponoć naprawdę super działa. Także wzięłam sobie na przetestowanie. I kolejną rzeczą, tu jest bez ceny akurat, to jest coś Caffeine 2. Jest to serum do oczu. Potrzebowałam serum do oczu, bo w tym momencie skończyły mi się wszystkie sera. Tak wam porozdawałam, że nie mam dla siebie. Także serum do oczu mam tutaj, Eye Brightening Serum. No i to by było tyle na razie z moich zakupów. Cześć kochani, witam się z wami jeszcze przed weterynarzem. Mówię, odezwę się do was, bo trochę zasypiam. Obejrzałam sporą część vlogów, przynajmniej u tych youtuberów, które to były dłuższe filmiki, także wszystko mam fajnie obejrzane. Te mniejsze obejrzę sobie już, wiecie, później. Bo jak są te filmiki 6-minutowe, to wiecie co ja robię? Na przerwach Love Island oglądam na przykład. Przeczytałam chyba z 5% tylko książki. I mówię, nagram do was się. Zrobiłam sobie kubę mrożonej kawy, mimo tego, że nie jest gorąco, nie mam ochoty na gorącą, a kupiłam duże mleko i boję się, że wiecie, ono było otwarte, że nie chcę, żeby mi się zmarnowało, także zrobiłam i akurat sobie wzięłam do tego kubka. Jak będziemy jechać do weterynarza, bo weterynarza mamy w innym mieście, to właśnie wezmę sobie też taki kubek ze słomką, a weterynarza dlatego mamy w innym mieście, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak adoptowaliśmy Bastera, w naszym mieście nie było w ogóle weterynarzy, po prostu wszyscy byli fully booked i koleżanka mi powiedziała, że jest polski weterynarz, znaczy polski. W sumie nie wiem, czy to właścicielami tej sieciówki są Polacy z małżeństwa Polaków i tam są też inne osoby. Właśnie jak byliśmy ostatnio, to była pani, nie wiem, może z Litwy, z Łotwy, Ukrainy, Rosji, nie mam pojęcia, ale coś z naszych sąsiadów. I powiem wam, mam nadzieję, że dzisiaj właśnie trafimy na tą samą panią, ponieważ ten pan Polak właściciel, no niestety nie zrobił na nas najlepszego wrażenia, bo jak ta pani po prostu, wiecie, zagadała do Bastera i w ogóle, a jak byliśmy na kontroli u tego pana, to on tak, proszę postawić psa, postawiliśmy, dobrze, wszystko okej, do widzenia. Wiecie, ani tego psa nie pogłaskał, ani nie chciał mu dać przysmaka. My byliśmy
w takim szoku i po prostu 3 sekundy byliśmy w środku. Dlatego ja mam nadzieję, że jednak teraz trafimy na tą panią, bo jest po prostu dużo, dużo milsza. Zobaczymy, jak będzie. Tak wygląda paszport Bastera z Bośni. Taki jest niebieski. I właśnie tutaj ma wszystkie, wiecie, pieczątki i tak dalej, swoje dane. Także musimy wziąć ze sobą paszport. Ale przychodzę do Was, słuchajcie, z perfumem. Mówiłam Wam i jesteście bardzo ciekawi, na jaki perfum się zdecydowałam. Także już Wam pokażę, ale Wam powiem najpierw dlaczego. Zacznę od czego dlaczego? Od tego dlaczego. Pamiętacie, jakiś czas temu kupiłam sobie Viva La Juicy tą butelkę? To była butelka 100 ml i ja ją wtedy kupiłam na promocji chyba za 50, może za, no tak myślę, 50, 55, może 60 funtów. Jak widzicie, ja już myślę, że z połowy skorzystałam z niej. Powiem Wam średnio szczerze, że ja Wam nie powiem, czym ona pachnie, bo jak sobie przeczytałam, jaki ona ma skład, to ja całkiem inne nuty czuję. Ja mam po prostu jakiś dziwny nos. Nie dość, że ja na sobie ledwo perfumy czuję, to żeby rozpoznać jakieś nuty, to nie, to do Miss Agi zapytajcie jej, ona Wam powie, czym one pachną. Ale Wam powiem, że to był pierwszy perfum tej marki, który kupiłam i tak mi się spodoba, to jest w mojej top 3 perfum. Naprawdę, top 3 moich perfum na pewno. I mówię, że chciałabym sobie spróbować coś innego. I szukałam czegoś do 50 funtów, nie chciałam nic droższego i zobaczcie, co kupiłam. Viva La Juicy, znowu, dlatego właśnie wspomniałam tamten, tylko to jest Viva La Juicy Rose. No i niby tam właśnie miał być róża w tych takich drugich nutach, jakby tych, nie umiem tego wytłumaczyć, w każdym razie miała być róża, ale powiem Wam, że ja tej róży nie wyczuwam, w ogóle nic nie wyczuwam z tego, co tam miałam wyczuwać, ale zobaczcie, jaka jest piękna butelka, taka jest buteleczka, słuchajcie, ona jest o taka o, cała posrebrzana w takim brokacie. Tutaj też oczywiście jest kokarda i takie wahadełko. I ja je kupiłam, ja kupuję wszystkie, słuchajcie, perfumy na Look Fantastic z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wiem, że te perfumy są oryginalne, bo możecie znaleźć, ja zapłaciłam za te perfumy, bo mają teraz 5% off, nawet z rzeczy promocyjnych, zapłaciłam za 50 ml 47,50. Mogłam wziąć większą, ale to już wiecie, cena była droższa, nie byłam pewna, czy one mi się spodobają, a tak jak mówię, limit miałam 50 funtów i wybrałam sobie te perfumy. I powiem Wam, a i drugi powód, dlaczego kupię na Look Fantastic, właśnie pierwszy to jest, że jest oryginalność, drugi to jest to, że ja tłumaczyłam Wam kiedyś, że ja na Klarnę kupuję sobie te wszystkie rzeczy i na przykład jak taki perfum kosztował mnie 47, rozbijam sobie to na 4 raty po 12 funtów i to nie chodzi o to, że nie stać mnie, żebym w jednym kawałku, że tak powiem, zapłacić, ale szkoda mi tak wydać na raz 50 funtów, mimo tego, że za rzęsy i paznokcie nie ma problemu, ale jakoś z perfumami nie lubię, a tak, ja nawet nie odczuwam tego 11 na godzinę i sobie tłumaczę, że na godzinę 11 na tydzień, że nawet nie muszę pracować godziny na taką, żeby sobie zapłacić, czyli w miesiącu muszę przepracować może 2,5 godziny, żeby mieć taki perfum i tak sobie to tłumaczę i tak sobie to rozbijam i wtedy jest mi po prostu łatwiej to wydać, że tak powiem. No i powiem Wam, że perfum mi się bardzo podoba, ale to nie jest to, czego oczekiwałam, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Jest świeży, ale nie jest tak świeży jak ten poprzedni La Juicy i oczywiście mega mi się on podoba, ale podoba mi się on bardziej raczej na porę wieczorową lub tak bardziej myślę, że on będzie lepiej leżał we wrześniu. A w ogóle dzięki Miss Agi zaczęłam zwracać uwagę na takie rzeczy. Kiedyś w ogóle psikałam się czymś i miałam wywalone, a teraz tak jakby jak wącham coś, to myślę od razu, na jaką porę najlepiej ten perfum odpowiada, bo to, że czasem ja nie czuję tego perfumu, nie znaczy, że ktoś go nie czuje, wiecie, a jednak no, ja teraz widzę, jaki jest syf na biurku, teraz dopiero zauważyłam, no tak. No, już dawno nie miałam kamery pełnej, także mam kamerę pełną. No, właśnie tak on potrafi szybko biurko ubrudzić, no ale właśnie nie biurko, z tego jest to zbyt czelesz. Bo słuchajcie, cały czas wstaję o godzinie 2 rano, chodzę spać z powrotem o 3, mniej więcej 3.20 i wstaję znowu o 5.30, także to jest takie bardzo męczące dla mnie. No więc dlatego właśnie zdecydowałam się na ten i właśnie tak, dziękowałam Miss Agi, bo teraz właśnie bardziej zwracam uwagę, na jaką porę roku dany perfum może pasować, bo to, że ja go nie czuję, nie znaczy, że ktoś inny go nie czuje. Także nie znaczy, że nie będę go teraz używać, teraz mamy akurat deszczową pogodę, także na taką pogodę jak najbardziej tak.
ale jak były te gorące dni, ogólnie jak byłam w domu i szłam na ogród, to w ogóle nic się nie psikałam, bo nie chciałam, żeby jakieś owadziska się do mnie przybliżały, ale na przykład właśnie na jakiś słoneczny dzień, jakbym gdzieś wychodziła, no to ten drugi, a teraz ten. Ale powiem Wam, że jestem ogólnie zakochana w tych perfumach i to na pewno nie są moje ostatnie perfumy z... Cały czas zapominam, jak zwykle, marki Viva La Juicy i widziałam, one wszystkie mają takie piękne kokardki, także jak sobie kupię ten, jak spłacę ten za 4 tygodnie, to na pewno kupię sobie kolejny perfum, czyli pod koniec sierpnia kupię sobie następny jakiś Viva La Juicy, chyba że przez przypadek znajdę gdzieś wcześniej jakąś promocję, bo to nigdy nie wiadomo. Ale tak jak mówię, jeżeli sobie na przykład wpiszecie Viva La Juicy, ten na przykład perfum, to na Look Fantastic i na wszystkich innych znanych perfumeriach typu Boots, czy tam Superdrug, Debenhams, te perfumy są w takiej samej cenie, ale są strony, na których pokazują, że ten sam perfum możemy kupić za funtów 30. I ja niestety aż w takie coś nie wierzę. Strony są stronami, których ja nie znam i po tym, jak się już przejechałam, słuchajcie, na tej paletce z Urban Decay, że tak się cieszyłam, że natrafiłam na promocję, tak teraz, jeżeli cena jest bardzo niska, podejrzana na stronie, której nie znam, to po prostu tego nie kupuję i wolę dołożyć i mieć pewność, że mam oryginał. Bo jeżeli mam kupić podróbę, to ja pójdę i za tą podróbę dam 10 funtów, a nie 30, powiedzmy. Dobra, już się zamykam. Następne wejście to już będzie dopiero jak będziemy jechać do weterynarza, albo dopiero jak od niego wrócimy, także zobaczymy. Kochani, witam się z Wami już na koniec. Jest godzina 18:41, jechaliśmy do domu, bo korki były dość spore, ale się udało i słuchajcie, mieszkam w Anglii prawie 20 lat. Chodziłam do weterynarza nie raz, nie dwa, nie trzy. A dopiero ten polski weterynarz mnie oświecił, że w Anglii nie ma czegoś takiego jak wścieklizna. Tak, nie ma. Te szczepienia w ogóle nie są szczepieniami obowiązkowymi, ponieważ nie ma tu wścieklizny. Jedynie kiedy szczepimy psa w Anglii na wściekliznę, jest jeżeli zamierzamy z nim wyjechać za granicę. Bo wiadomo, w innych krajach jest wścieklizna, więc wtedy trzeba. Ale jeżeli piesek nie podróżuje, tak jak Buster, to nie musi mieć wścieklizny. I ogólnie żadne szczepienia nie są obowiązkowe, także weterynarze lubili tylko kasę ciągać. W każdym razie, jak już byliśmy, to zrobiliśmy mu te szczepienia podstawowe na nosówkę, tam na coś jeszcze było. Dwa szczepienia, 39 funtów, także spoko. I wszystko już jest załatwione. Ale co najlepsze, słuchajcie, w recepcji była dziewczyna, którą już za każdym razem widziałam. I ona zawsze się na mnie patrzyła i tak w końcu dzisiaj mówi: Sylwia, nie pamiętasz mnie, co? A ja mówię, no nie. O, się okazało, słuchajcie, że ona w ogóle u mnie w domu była 100 razy. Myśmy razem chodziły na imprezę, ja jej dalej nie kojarzę. A widziałyśmy się... Znałyśmy się, myślę, że z 15 lat temu, jakoś tak gadałyśmy, że z 15 lat temu to było. Ja nie kojarzę. Nie kojarzę. Ja w ogóle tak mało kojarzę z moich starych czasów. Ja powiedziałam mi właśnie, z kim w pokoju mieszkam, bo wtedy mieszkałam na pokoju z koleżanką i w ogóle, i mówi, no i byłyśmy tu na imprezie i tu, a ja, okej. Po prostu ja mam czarną dziurę. Ja mam wypalony mózg, że ja ludzi nie pamiętam. No, powiem Wam, masakra. Będę teraz kończyć, właśnie sobie włączyłam wodę ciepłą. Będę zaraz się kąpać. Maseczka, kąpiel, pielęgnacja, mrożona kawka. Widzicie, mam od słońca mega wyjaśnione włosy, ale jeszcze je zostawię aż do soboty i dopiero sobie w sobotę na świeżo zafarbuję, żebym miała, wiecie, do pracy ładny fioletowy kolor. A tutaj jeszcze sobie zostawię tak jak jest. Mam różowy spray, także sobie pospryskam te włosy po kąpieli dzisiaj różowym sprayem i do soboty przetrzymam. Będę czytać dalej książkę i muszę Wam złożyć tego vloga. I tak jak mówię, jeżeli byście mogli ten jedyny raz obejrzeć filmik po filmiku, wiem, że wiele z Was mi pisze, że ja bym mogła przez miesiąc czasu i pół roku wrzucać te filmy codziennie i Wy byście i tak je oglądały, także Wam za to bardzo dziękuję, ale obiecuję Wam, że to tylko taka sytuacja teraz, że dzisiaj oglądacie vloga, a że jutro Wam wrzucę Look Fantastic versus Glossy Box i dzień później normalnie vlog i już później co dwa dni, także mam nadzieję, że dacie ze mną radę. Jeżeli Was nie interesuje tematyka pudełeczek, to i tak byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście otworzyli ten filmik, bo widzę, że vlogi oglądają się super, a na przykład filmik książkowy miał tylko 220 wyświetleń, także bardzo, bardzo, bardzo słabo, ale
ale już Was do tego filmiku książkowego nie odsyłam, chyba że macie ochotę jego obejrzeć, to oczywiście jak najbardziej zapraszam. A jeżeli nie, to byłabym wdzięczna, jeżeli jutro obejrzycie nawet w tle gdzieś właśnie te pudełko. Już się nie powtarzam, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję za wszystkie łapki w górę i za wszystkie pozytywne i te negatywne komentarze, chociaż ich jest naprawdę, naprawdę 0,000001. Także dziękuję Wam, jesteście najlepsi, mam najlepszych widzów na świecie, najlepszych komentujących, dziękuję. Buziaki, pa, pa!